Witam serdecznie. Anna Kalinowicz, Sporty Walki. Są z nami już legendarni bracia Linke. Witam serdecznie. Nie przesadzaj z tym legendarnie. Bracia Linke po prostu. No, wpisaliście się tutaj w kartę historii niejednokrotnie, także ja myślę, że pełen szacunek wam się należy. Dziękuję bardzo. I tobie Maciej również. Hej. Humory nie do końca nam dopisują. Miałeś dzisiaj zawalczyć podczas Bobson Arena 3. Do tej walki nie doszło. No cóż, nie zawiedliście wy, nie zawiódł organizator. Przeciwnik widocznie nie wytrzymał tej presji. Nie wiem co o tym powiedzieć. No, po prostu jeszcze dzisiaj rano na obiedzie był w hotelu. Przyjechałem na walkę tutaj gotowy do rozgrzewki, a przeciwnika nie było. Nie, naprawdę, nie wiem co w tej chwili mam na ten temat powiedzieć. Jestem trochę podłamany, no ale no szkoda tych przygotowań. Szkoda, no, ale może się przyda, bo za tydzień startuję w Paryżu na Open Paryż, także tam postaram się odbić i tam na pewno będą przeciwnicy, którzy będą chcieli walczyć. Jesteś na gazie, także tutaj tylko jakieś tam treningi takie ogólnorozgrzewkowe. No i do boju nie poddajemy się. Jesteś wojownikiem, tak? I oprócz tego, że raz w ringu się przegrywa, raz się wygrywa. No i niestety czasem takie fatalne scenariusze ring nam weryfikuje. Szkoda, bo przyjechali moi zawodnicy, którzy no, chcieli zobaczyć mnie jeszcze raz w walce. Ja nie mówię, że jest topowym zawodnikiem. Zawodnikiem, który jest w tej chwili w jakimś moim zasięgu, bo nie oszukujmy się, no też nie jestem już najmłodszy. Chciałem jeszcze raz poczuć tą adrenalinę, no nie było mi to dane. Tak musiał po prostu być. No, Bóg wie, co robi. Widocznie taka jest była kolej rzeczy. A wracając do walki w Paryżu, kto będzie twoim przeciwnikiem? Tam bije się w jiu-jitsu, także będę miał przeciwników i w czarnych pasach, w kimonach. Bije się w swojej kategorii wiekowej, czyli w Master 4, natomiast bez kimon zgłosiłem się do adulto. Mam 5 przeciwników. Przygoda, zobaczymy jak będzie. No oprócz tego, że jeszcze jesteś jakby czynnym, aktywnym sportowcem, tak? Jesteś przede wszystkim trenerem, na którego koncie też ląduje szereg sukcesów twoich podopiecznych. Myślę, że z tego jestem najbardziej szczęśliwy, bo naprawdę przynosi mi to bardzo dużo radości, jak widzę, jak chłopacy się rozwijają. Zarówno w sferach sportowych, jak i pozasportowych. W tej chwili taką naszą peryłką jest Roman Szymański, który będzie się bił na gali KSW 23 grudnia i wierzę w to całym sobą, że wygra walkę i kolejną będzie miał pas, także będziemy razem świętować za jakiś czas zdobycie pasa mistrzowskiego. Fantastycznie, że jest tutaj z tobą twój brat. Oczywiście wspieracie się już, można powiedzieć, całe życie i to jest właśnie fajne. Maciek, co ty sądzisz o tej sytuacji? Co ty sądzisz o tym zdarzeniu losowym? Szkoda, że tak wyszło tak naprawdę. Powiedziałem, ile trudu w to wszystko włożył mój brat. Rozmawiałem z jego przeciwnikiem, bo wiedziałem, że taka sytuacja tam jakiś czas temu nastąpiła. Tutaj twierdził, że wyjdzie, no i tak naprawdę tak wyszło, tak musiało widocznie być. Fajnie, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że organizatorzy naprawdę fajną galę tu zrobili, zawodnicy dali kawał serca, no i szkoda, że właśnie zabrakło tej wisienki na torcie, bo pewnie wszyscy byliby szczęśliwi. Właśnie jeżeli chodzi o tego zawodnika, może nie powinnam tego robić, natomiast uważam, że przyszedł taki odpowiedni moment, żeby przestrzec innych organizatorów, a żeby właśnie zawodnicy, którzy oddają całe serducho, którzy pracują bardzo ciężko, nie dali się już nabrać na osobę, która przyjeżdża, na wadze porobi sobie zdjęcia, tak? W jaki sposób, no wiadomo, sam fakt tego, że mógł zawalczyć z tobą, już jest wielkim wyróżnieniem. Różnieniem uważam na arenie tutaj sportowej. No a to co zrobił, no po prostu chyba najlepiej już pozostawić bez komentarza. I tak zróbmy. Dobrze, ja tobie życzę sukcesów. Jedziesz tam oczywiście tylko po zwycięstwo, tylko po swoje i dziękuję wam ślicznie, że tutaj byliście dzisiaj z nami pomimo wszystkiego i że udzieliliście mi tego wywiadu. Dziękuję. Ja również bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.